Radio Conchita. Talk FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Jest grą niebezpieczną i mam nadzieję, że oni wiedzą, dokąd zmierzają. No, niby mają ekonomistów, jest pan Morawiecki, jest jeszcze paru innych. Zresztą te sprawy są ewidentne i obniżenie ratingu. Teraz dzisiaj słyszałem, że również dwa banki mają pogorszoną reputację jakoś tam o ceny na świecie. To nie są takie trudne sprawy do zorientowania się i ta ekipa ekonomiczna PiS-u może nie jest zbyt silna, ale chyba tyle to rozumie. Panie, banki z XX wieku to są nie na temat. Teraz jeżeli chodzi o ekonomię, nie można deprecjonować, dyskredytować autorów tych ocen i tych faktów, dlatego że w sferze politycznej można przeciwników dyskredytować. No, poseł Żalek, zapytany w telewizji o liczebność, dlaczego taka liczebna jest, była ta demonstracja kodu, ta manifestacja, powiedział, że to byli, maszerowali SPC i UBC. No, dla mnie po prostu niewiarygodne, bo pierwsze wątpię, żeby tyle ich było. No oryginalnie nie było, bo prezes już przecież też był po pierwszym marszu kodu. Mieści złodzieje. No, także myślę, że to jest po prostu wyciągnięcie tylko nauki z tego słownika prezesa. I tutaj poseł Żalek myślę, że zostanie dobrze oceniony za takie potraktowanie tego zdradzieckiego marszu. Nie jesteśmy w Anglo. Ameryka Białystok, więc to nie jest ale przez Anglię. Ameryka Białystok nie ma co zrobić. Metoda dyskredytacji nie może być zastosowana w stosunku do agencji rejestrowych. A rechadówki przedpotopowe jedne zginęły, potem się porodziły, się rozpleniły, a zła to zawsze pełna jest tego. Nawet tam, gdzie biedy nie jest, więcej ludzi się umurzyło, zawsze rodziło. Tam, gdzie duża bieda, to się rodzą. Dlatego myśmy postanowiły się nie rozmnażać. Bo to i tak nie ma sensu. Państwo zobaczą, co nawet odnośnie zwierząt. Tutaj mówi doktor Chimińska. Proszę bardzo, korzystać z kanału edukacyjnego. Może skorzystać. My mamy prawo jako obywatele, nawet obowiązek myśleć o tym. Bo jak jest klimat wokół naszego kraju, jeszcze się będzie pogarszał.
A zawsze byli bliżej przy czymś w danym momencie, tu i teraz, człowiek jest. W związku z nastrojami w Europie, a co będzie, jak zostanie małe Schengen uruchomione, stworzono odejście od... A przecież o tym się mówi już. I my jesteśmy wcale, jesteśmy poza granicami tego małego Schengen. Jest to ścisłe... jesteśmy poza strefą euro. Poza strefą euro i będziemy... I co wtedy? I co się też powie, że nie straszne nam krzyki głosu Ameryki? Ja myślę, że... Jeżeli powstanie małe Schengen, to ono nie powstanie przecież przeciwko Polsce. Oczywiście. Ono, to nie będzie krok w cudzysłowie antypolski. To będzie po prostu krok nieuchronny, próba ratowania. Ale my dostaniemy... Wszelkim wtedy cała Unia dostanie rykoszetem, bo tak naprawdę przywrócenie albo wprowadzenie takiego właśnie małego Schengen, czyli takiego obszaru mniejszego, w obrębie którego można się poruszać i tej takiej sfery ościennej i próba zlokalizowania na przykład uchodźców w tej drugiej części będzie absolutnie, czyli po naszej stronie to będzie nie do zrobienia, to wtedy oczywiście będziemy zrobimy tak, jak zrobili Węgrzy, postawimy płoty i wtedy niestety ani Berlin, ani Paryż nie będą mogli nic... Pan redaktor tej sprawy nie poruszył, ale ja na przykład nie rozumiem kompletnie naszego stosunku w tej chwili do Unii Europejskiej. Zamiast walczyć o siłę tej Unii Europejskiej, my się w tej chwili zachowujemy jak dywersant wobec... Jeszcze i Mickiewicz i 18, Mickiewicz i Słowacki. Proszę pani, niebezpieczeństwo, te zbrodnie. Znali Makrynę Mieczysławską. To, co się w tej chwili dzieje, wspominali to jest koniec pewnej Europy, ale my grubą babę, grubą oszustkę, mam nadzieję, która że jak jechała do Rzymu, to przecież budowano tysiące. Na jednym z naszych przyszłych spotkań. Jak nie setki, a dzisiaj chciałem bardzo podziękować naszym gościom, stacji, którymi ołtarzy, są pani Elisa Olczyk, gdzie Zewski przychodził z pól, z domu Zewski, z domu Moskwy, aby się pokłonić Makrynie Mieczysławskiej. Oczywiście to była przegląd. Bardzo Państwu dziękuję. Dobra, ze słuchaczami spotkamy się za tydzień na tej samej porze. To jest wbrew Biblii, żeby komikowi kłaniać. Biblia mówi, wstań, ja też jestem tylko człowiekiem. Tak mówili apostołowie, no bo przecież ludzie to zaraz chcieli im cześć oddawać. Kult bałwochwalczy był od bardzo dawna. Nawet jeszcze i wcześniej, jak oni to drugie przykazanie wyrzucili, bo Jahwe to zaraz ostrzegł naród swój wybrany. Nie będziesz kłaniał się obrazowi rytemu, nie będziesz służył rzeczy. A oni wyrzucili drugie przykazanie, to mamy na klęsku. Usuwanie świętości. Świętości są usuwane w dalszym ciągu teraz, nawet też w XXI wieku. Szatan diabeł jest tak chytry, gruby, gruby facet, szatan diabeł, że usuwa świętość. Nie baba, tylko facet Filip Kekusz. Kolejni doświadczeni prokuratorzy przechodzą w stan spoczynku. Boją się degradacji po tym, jak nadzór nad nimi obejmie Zbigniew Ziobro. Politycy PiS są spokojni o deficyt budżetowy w przyszłym roku, w przeciwieństwie do Komisji Europejskiej, która pytała o sprawę Mateusza Morawieckiego. Nie do Egiptu, Turcji, Tunezji, ale do ciepłych państw w Europie. W tym roku wybierają się urlopowicze. Kolejni prokuratorzy decydują się na emeryturę. Wnioski o przejście w stan spoczynku złożyło już ponad 150 doświadczonych śledczych. Kolejni, z którymi rozmawiał nasz reporter, też szykują się do odejścia. Nie kryją, że chodzi o zmiany, które wejdą w życie w najbliższy piątek. Dla wielu z nich nowe porządki mogłyby oznaczać degradację. Po połączeniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniew Ziobro będzie miał prawo do swobodnego obsadzania stanowisk kierowniczych w prokuraturze. Będzie też mógł podejmować decyzje w konkretnych sprawach prowadzonych przez śledczych. Bruksela pyta o polski budżet na kolejny rok. Według prognoz Komisji Europejskiej w 2017 nasz deficyt może przekroczyć 3% próg. Będziemy trzymać finanse w ryzach, zapewnia Unię Mateusz Morawiecki, ale zdaniem wicepremiera za wcześnie, by mówić o konkretnych liczbach. Nastroje tonują także politycy Prawa i Sprawiedliwości. Karolina Lewicka. Jestem spokojny, mówi Ryszard Czarnecki z PiS i przywołuje kasus francuski. W zeszłym roku Paryż bezkarnie naruszył unijne zasady kontrolowania deficytu. Europejska nie będzie chciała pokazywać takich swoistych double standards, podwójnych standardów.
Bałkanów, gdzie jedne kraje traktuje się po uważaniu, a od innych się wymaga spełnienia wszelkich kryteriów. Zimowa prognoza Komisji Europejskiej przewiduje w kolejnym roku wzrost deficytu finansów publicznych powyżej 3% PKB. Rząd potknąłby się o ten próg już teraz, ale przesunął część dochodów z ubiegłego roku na ten. Podobna sztuczka nie jest możliwa w przyszłości, a planowane wydatki są ogromne, mówi Jan Grabiec z PO. Nawet Leszek Miller, mówiący o tym, że jeśli SLD zechce, wyrosną gruszki na wierzbie, nie obiecał aż tyle wydatków socjalnych, ile obiecało Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Andrzej Duda. Wzrost deficytu powyżej 3% PKB jest równoznaczny z uruchomieniem przez Komisję Europejską procedury nadmiernego deficytu, nawet w połowie tego roku. Karolina Lewicka, TOK FM. Angela Merkel oświadczyła, że uchodźcy nie mogą sobie dowolnie wybierać kraju Unii, w którym chcą wystąpić o azyl. Niemiecka kanclerz odniosła się tym samym do zamieszek na granicy grecko-macedońskiej. Tłum migrantów napierał na płot z drutu kolczastego, który zbudowano na przejściu, by przez Macedonię ruszyć na północ Europy. Granica grecko-macedońską zamknięto w zeszłą sobotę. W jej okolicach jest 20 tysięcy migrantów, a Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzega, że wkrótce może dojść do katastrofy humanitarnej. Angela Merkel zapewniała, że Grecja ma możliwości, by zająć się azylantami. W ostatnich miesiącach przygotowaliśmy się do zajęcia setkami ludzi przybywających codziennie do Grecji. Obecnie istnieje tam bardzo wiele miejsc, w których migranci mogą nocować i powinni z tej możliwości korzystać. W ciągu dnia Komisja Europejska ma przedstawić plan pomocy dla rządu w Atenach. Greckie władze domagają się od Brukseli niemal pół miliarda euro na to, by rozładować kryzys i zakwaterować migrantów w skromnych hotelach i obozach. Słuchasz informacji TOK FM. Mniej chętnych na zorganizowane wyjazdy do Egiptu, Tunezji i Turcji, więcej chętnych na Bułgarię, Hiszpanię i Grecję. Polska Izba Turystyki podsumowała kierunki, którymi zainteresowani są polscy urlopowicze. Prezes Izby Paweł Niewiadomski przewiduje, że Polacy wydadzą mniej na tegoroczne wakacyjne wyjazdy. W tej chwili mamy niski poziom cen paliwa lotniczego. To jest czynnik, który powoduje, że te imprezy są relatywnie tańsze. Jak również ostatnie umocnienie się złotówki w stosunku do dolara powoduje, że te ceny są niższe. Cena zależy od standardu i czasu, w jakim kupujemy wakacyjne wyjazdy. Polska Izba Turystyczna przekonuje, że czasy wycieczek last minute to już przeszłość. Teraz tańsze wakacje najłatwiej kupić jeszcze zimą. Po zimowej przerwie największe polskie miasta uruchamiają rowery miejskie. Jednoślady można już wypożyczyć m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu. W Bydgoszczy, mimo padającego śniegu, znaleźli się pierwsi odważni. Ruszył rower miejski w Bydgoszczy. Tak. Skorzystał pan? Tak, jestem szczęśliwy. Dlaczego, mimo takiej zimowej aury? Dalej jest zimowa, jest wiosna. Nie było panu za zimno? Bądźcie, panie Boże. W ramach bydgoskiego roweru aglomeracyjnego dostępnych jest 350 rowerów. Odważni mogą je wypożyczać w 37 punktach. Kopalnia soli w Wieliczce ma nowego starego prezesa. Został nim związany z Prawem i Sprawiedliwością Zbigniew Zaremski. Wrócił na stanowisko po 7 latach przerwy. Jego poprzednik, mimo świetnych wyników, ze stanowiskiem rozstał się w styczniu. Paulina Nawrocka. Choć kandydatów na stanowisko prezesa było prawie 20, Rada Nadzorcza kopalni decyzję o nominacji podjęła już po pierwszym dniu konkursowych przesłuchań. Zbigniew Zaremski szefował już kopalni soli od 1992 do 2009 roku. Po nim prezesem był Kajetan Dobyrn. Pod koniec stycznia rozwiązano z nim umowę bez podania jakichkolwiek przyczyn merytorycznych, mimo że, jak mówił TOK FM, liczba turystów odwiedzających zabytkowy obiekt biła za jego kadencję rekordy. 7 lat temu prawie, kiedy ja tu przybyłem, nie było miliona turystów. Dzisiaj 1 400 000, no to jest wzrost o bodajże 40%, więc całkiem niezły wynik. Nowy szef jest byłym politykiem Porozumienia Centrum i AWS-u. Jego zastępcą od spraw ekonomicznych będzie krakowski radny miejski Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kękuś. Z Krakowa Paulina Nawrocka. Pogoda. Środa będzie pochmurna, najwięcej przejaśnień na zachodzie i tam nie będzie padać. Poza tym przelotne słabe opady deszczu. Rano jeszcze w zachodniej połowie Polski mgła, a na drogach może pojawić się gołoleć. W ciągu dnia na termometrach w Białymstoku 2 stopnie, w Warszawie, Łodzi, Toruniu 3 stopnie, w Trójmieście, Poznaniu, Kielcach i Lublinie 4, w Katowicach i Szczecinie 5, a we Wrocławiu i Krakowie 6 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dzisiaj staram się wyrzucić prawa. Jest naprawdę w Polsce bardzo, ale to bardzo niedobrze. Mariusz Kamiński z Krzyża między innymi planuje 10 milionów złotych przebudowę systemu radiowego oraz poszerzenie obwodnicy Poznania o trzeci pas ruchu. Odcinek między Nowym Pomyślem a Koninem na 149 km. A czy ta opinia różnych środowisk? Nie kwestionował jego uczciwości. Co dalej z dawnym sklepem meblowym Emilia? Pół roku temu do nazwy konserwatora zabezpieczył